период с января по февраль 2016 года по неизвестным причинам в зоне произошла череда мощнейших радиоактивных выбросов. Позже выжившие сталкеры назвали это событие «Черной зимой». Выбросы во многом изменили зону. Опытные сталкеры, желающие заработать крупные деньги, отправляются вглубь зоны для поиска ранее неизвестных науке артефактов. Однако на пути попадаются странные, неизученные аномалии. Одни при встрече с ними погибают, другие бесследно исчезают. Последствия выбросов заинтересовали не только обычных сталкеров, но и ученых научно-исследовательского института. Удается обнаружить массовое скопление аномалий. Постепенно начинает подтверждаться легенда о существовании Клондайка – таинственного места, богатого на удивительно аномальные явления и редчайшие артефакты. Во избежание утечки информацию о Клондайке засекречивают. Разрабатывается операция «Шторм». В июне 2016 года завершается работа по подготовке специального вертолета с оборудованием для исследования аномальных зон. Старт операции дан на 18 июня. Операция началась успешно. Вертолет пересек периметр и вышел на заданный маршрут. Однако над темной долиной вертолет пропадает с радаров, а пилоты не выходят на связь. Было принято решение организовать поисковую экспедицию. Спустя два дня спецотряд, направленный штабом командования на поиски вертолета, передает на базу сигналы о помощи. Через несколько минут связь с отрядом резко обрывается. Ввиду угрозы полного срыва операции «Шторм», к работе над поисками пропавшего вертолета и спецгруппы привлекают опытного внештатного сотрудника, военного сталкера с позывным «Аркан». Tak, to będzie najprawdopodobniej ta modyfikacja będzie z tego Sigerusa 2.2, którego no, udało mi się skończyć z powodów technicznych. I mam nadzieję, że będzie równie przyjemna, a może nawet lepsza, bo jak sprawdzałem, to tak pobieżnie to mamy opcję craftingu. A to się później pozagłębiamy i tutaj zbieranie itemów. Nie będę teraz skrótowo tej fabuły przytaczał, tylko po prostu na początek film wprowadzający i tyle. O, był, tylko jeszcze nie nagrywałem, bo chciałem sprawdzić, jak to będzie. Prezentuje się na razie dobrze. Wszyscy ganiciaka. Gdzie? No i? Okay. Nic nie widziałeś. Jeszcze tylko chwilę dźwięk sprawdzę, jak da. Dobra, teraz powinno już być lepiej, ale nie gwarantuję, więc ewentualnie jeszcze raz przejdę. To gdzie ja mam wejść? A, to jednak z tym mam pogadać.
Nowe zadania. Aha, czyli trzy zadania. Czyli po troszkę zaczęło się w zonie dziać i to bardzo nieciekawie dziać. Jeszcze OBS-a sobie wysunę, ale no, zaczęło się nieciekawie dziać i to bardzo nieciekawie. Zwłaszcza dla stalkerów. O Boże, ale ta mapa jest gigantyczna. Tu jest stary kordon, tak? O Panie. Tu są bagna, zaton. Ktoś wreszcie mądre to jakoś połączył. Z Janów, tu jest część Prypeci. Tu jest cała elektrownia. O Panie. No i będzie granie tu na Polesie, tu jest Polesie, tak. A teraz aktualnie jesteśmy na trochę chyba zmodyfikowanym kordonie. Tu jest technik, tak? Chciałbym nam mieć kilka rzeczy do montażu. Zmyśliłem się, aha. Jak tu wyglądają modyfikacje? Czy mogę jakieś wprowadzać? Tak, czyli ulepszenia mamy. I ulepszenia nie są... Są diabelnie tanie, no chyba, że tutaj z funduszem jest duży problem w tej grze, nie wiem. Tajna dziura? No, nie wiem. Czy tu jest jakiś handlarz w ogóle? Nie za bardzo. Ja tu jestem od strzelania. Wywiadów udzielam. A, z nim mogę... Dobra. Nie, no. Pieniężnie no to wychodzi to... No. Wyposażenie to jesteśmy sensownie. Wstrzymujesz celność. No wyposażenie to jest mi na, jak na start to prześwietnie. Dobra, idę stąd, bo głośno jak diabli. Mogę śmiało powiedzieć, że Steam sobie przypomni o aktualizacjach i to spowodowało ogólną przywieszkę. No, gro. Ale animacja rozkładania tego jest świetna.
Ładne modele. No, no modyfikacja widzę naprawdę nieźle zrobiona. Będzie Sidor siedział? Chabar przyniósł. Mamy go wsadzili w tą klitkę. Okej. A, to jest doktorek, tak? Z apteczkami. Zajść do nas na TP. Ała! ATP to jest gdzieś tam, nie? Dobrze kojarzę. Czy Sidora się zapytamy? Dobra, ale chcę zobaczyć, ile on za ten... Ale te rzeczy są... diabelnie tanie. Nie, więc coś mi tu nie pasi, to solidnie. Rewolwerem bym nie pogardził. Nie lubię transparentnego menu, ale okej. A w PDA coś się zmieniło? Nie. Ale myślę, że będzie dobre zajęcie zamiast tego... zamiast tego zewu, zamiast tego Sigera, bo... No szkurczę, nie chcę mi się teraz przechodzić kilkudziesięciu godzin gameplayu po to, żeby dokończyć rozgrywkę. Czy no tam są jeszcze takie momenty, ale no, może kiedyś. Czy niedługo się zapowiada premiera kolejnych modyfikacji i tak. Nie wiem, no średnio mi się chce to robić. Tylko przebudowane widzę lokacje lekko, graficznie. Tamto ATP to było tak uklepane, a tutaj troszkę powstała fabryka na kordonie w międzyczasie. A nie, dobra się. Oj, oj, oj. Nie wiem, dlaczego to tak zacina. Może przez to, że już dzisiaj długo komputer mam włączony i po prostu zasypiony jest. Wróć, wróć, wróć. No, dobra. Punkty jakoś idą. Halo, halo, Bogdan w czerwonej kurce. Tą lokację skądś pamiętam, ona była w modyfikacji fotograf, ale dokładnie gdzie ona była prawdopodobnie jest przeniesiona z magazynu wojskowego. Łącz szef jest tam. Tak, ty pogadaj z nim. Laser beam.
lokacja wygląda, no ale tak ładnie. Z mutacji artefaktów. Jeszcze raz zadanie. Tunelu pod mostem lub nasypem kolejowym. A tu oni coś za te będą od nas chcieli. Jadaj z szefem, jak przebytki trzeba. Bo właśnie nie wiem, gdzie dokładnie. Chyba, że to ten. Dobra, czyli do bagiennego teraz muszę się przebiec. Coś tutaj jest. No ładnie te lokacje, nie wiem czy to są oryginalne lokacje z gry. Też przerobione, ale wygląda to bardzo ładnie. Dobra, bagienny. No ciekawe, prawdopodobnie przy tej modyfikacji trochę więcej czasu spędzę. Starka będzie jeszcze. Wysalna. Aha. Nie wiem, czy to będzie widać na streamie, ale ekran po prostu się nie fajnie zatrząsł. Jeszcze momencik, proszę. Muszę śledzić kilka rzeczy. Niestety w tym stanie nie nadaje się za bardzo do streamowania. Jakoś tam na górę muszę się dostać. Pewnie tu wejdę i przejdę jakimś pomostem na drugą część budynku. Zgadłem. Gdzieś tu u góry. Przejść tędy. Tylko wyżej. Nie mogę. Braciszki, nie mogę больше.
Wiem, że jest... ciekawy motyw będzie zbieranie jakby oddziału. Może, może rozgrywka może być ciekawa. Naprawdę, no jestem pozytywnie na razie zadowolony z tego moda. Zaskoczony, no, zmianami, które wprowadził, bo gra wygląda bardzo ładnie. Nawet... nie mam takiego schowka, nawet ta wydajność jest stosunkowo sensowna. Helikopter napierdziela, to mogliby naprawić. Jeżeli o to chodzi... Zapach innego muszę. Czyli nie ma tak łatwo, że gadam ze wszystkim, że przeskakuję. Kutku? Już będzie trzeba powoli to robić. Od doktora mam zlecenie na skrętach. Zobaczymy na razie tutaj jeszcze, sprawdzę. No, te lokacje są ogólnie przebudowane i to solidnie. Od początku do końca tak naprawdę. No nie wiem, kto to robił, ale... O! Ups, akurat na niego trafiłem. Czego chcesz? Te śrubeczki. Zadawać anomalię. A, tu jest kolejne coś. Znajdźka. Cze. Dobra. Ale lokacja bardzo ładnie przebudowana. No, zszokowany. Jak oni to zrobili? Ja nie wiem, skąd oni te asety pobrali. Oj, 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 oj. Nie skończy się dla mnie to dobrze. I te menu jest w miarę tutaj z prawej strony przejrzyste. No, tylko że... Znaczy w sumie mogło być ciutkę większe. Dobra, to do baginnego odrzucam skrętak. Zadowolony. Telefon znaleziony, proszę bardzo, apteczki, fajnie. A mogę od niego odkupić, ale no kurczę. Jeszcze potem obejrzę, zobaczę jak z jakością, bo nie chcę za długo grać. Żeby nie było problemu. Ciekawe, czy on da kolejne wskazówki. Jest to ta stoisie. Kraść mu się tam i te beryle pobrać. No, co jest, czemu go nie łapię? Przesunął go. Bo mam w nosie, jak nie chcę handlować, to nie będę z nim handlował.
Pierwszą umiejętność chyba jaką wybiorę, stąd to będzie aktywacja artefaktów. To 60 punktów. W sumie za mało punktów rotacji, tak? 16, aha, to Conan będę miał kontener na artefakty. Wow, 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 wow. Strategicznie, strategicznie zaczynają brać, nie wiem czy AI było poprawiane. Dobra, zrobi mi plecy. Dobra, ostatni, ostatni! O. Może warto będzie wziąć. Aha, to są ci nasi bandyci. Z pytania, jak wyciągnę, ile mam punktów? 23. Nie wiem, czy brać ten kontener. Dobra, przy swoim zobaczymy, jak to wygląda. No i gdzie ten kontener do artefaktów? Halo? Jakoś tego nie widzę. No nie wiem, no ale umiejętność jedną mam już na pewno przyswojoną. Nie wiem, o co, co się stanęło, ale... O! Czy będę mógł założyć? Wyjmij. Wszystko wyjąłem, tak? Tyle było z plecaka. Czy no fajna rzecz, że na niej się znajduje, szkoda, że nie można tego używać, tylko nie. Jeszcze ten został. Matoza, więc no... Dobra, złapany kwiatek. A na początek już naprawdę potężne artefakty dostajemy, więc troszkę bym powiedział, no małe przegięcie, więc myślę, że na razie oddam dla Sidora jeszcze te papiery i dogram ten początek i no skończę na tym jak na razie i chciałbym poznać opinię, czy kontynuować to, czy tego nie kontynuować. Pocieszna animacja. No ktoś kto to robi, to się przyłożył. Małe szczegóły, może i troszkę komiczne, ale jednak... jednak mają swój klimat. Żeby... jest na niego zasięg.
хабар принес? А где она есть? Ja się pytam. Nasza ciężarówka. No nic, ale już teraz nie będę tego robił. Sprawdzę, po prostu poszukam, pomyślę. I zobaczymy. No to na razie myślę, że koniec, ale to jeszcze popodziwiam modele. Nie no, szacun po prostu dla tych, kto to robił. Gadaj z szefem, jak czegoś ci trzeba. Strasznie dużo szczegółów. No to jak mówiłem, dajcie mi znać, czy chcielibyście z tego serię, czy nie.